Siema, siema tej Torii mordeczki! Oficjalnie mamy miniaturkę Brawl Talka Znamy jego tytuł i sprawdziły się pewne rzeczy, które już wcześniej wam mówiłem, więc jest naprawdę grubo. Zostawcie wszyscy łapeczkę w górę. Każdy, kto cieszy się, że już jutro będzie jego premiera i będziemy mogli sobie zobaczyć, co będzie wszystko w nowym sezonie. Zostawiamy szybko łapę w górę. Wbijajcie też na moje inne kanały. Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, to jest bardzo ważne. Najlepiej z dzwoneczkiem mordeczki z góry wam dziękuję. No i w tym filmie dokładnie mówimy sobie miniaturkę, dokładnie mówimy sobie tytuł, omówimy sobie dokładnie grafikę, którą twórcy rzucili na swojego Twittera, bo też ona dotyczy właśnie tego nowego update'u. Powiem wam dużo fajnych, ciekawych informacji z nim związanych, więc mordeczki, łapka w górę, subik i lecimy, nie będę jakoś tak długo przedłużał. Napiszcie na czacie, czy cieszycie się, że nowy sezon, nowy karnet, nowy update będzie związany z zamkiem, z rycerzami i te sprawy. Dawajcie, bo właśnie tego będzie on dotyczył. Zobaczcie już od razu co pisze na miniaturce Detrash Knight Oznacza to rycerz śmieci Jak się wpisze na tłumacza Serio coś takiego to oznacza Nie mam totalnie pojęcia dlaczego jest to rycerz śmieci Ale spoko I co ciekawe tak jak popatrzymy na jego cień, to rzeczywiście w ręce ma coś takiego, jakby, nie wiem, kosz na śmieci, bez kitu. Nie chcę tutaj coś zgadywać specjalnie czy ten, ale serio, tak to wygląda. Ma też na twarzy jakby jakiś soczek. Zobaczcie, to wygląda jak jakiś soczek normalnie. Jest słomka i co? Jest grane. I kształtem trochę przypomina grifa, albo 8 -bita. Ma oczywiście inne nogi, ale troszkę przypomina. No ale raczej to będzie rycerz. Ta postać, która tutaj, raczej to będzie rycerz i raczej to jest postać z karnetu. Co więcej, mamy w tle zamek. Więc mordeczki będzie nowy karnet dotyczył zamku. Zamkowy sezon. Tak jak wam mówiłem już jakiś czas temu. Przeczuwaliśmy, że to będzie to, twórcy dawali nam dużo podpowiedzi z tym związanych i mamy zamkowy update. Co jest grane? O kurde, dobra, lecimy dalej. Tym razem w tytule znowu nie napisali nam co będzie, bo często jest tak, że piszą, ile jest skinów na przykład, na przykład wie, nowe postacie, nowy tryb czy coś takiego. A teraz w tytule tego Broloka napisali tylko pewnego razu bójka. Coś takiego, nie wiem dlaczego. Czyli po prostu pewnego razu może bitwa, coś za z zamkiem, po prostu opisali ten sezon. Tak to się tutaj, mniej więcej, będzie prezentowało. Trochę dziwne, ale obczajcie, jeszcze ten zamek z tyłu jest naprawdę duży mega spory. Mamy tam jakieś takie kurde flagi, że tak to nazwę, one są różowe i powiem wam szczerze, że ta flaga może mieć coś związanego z nadmiarzem albo po prostu z tym sezonem. Ta ikonka. Nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład dostaliśmy taką emotkę. No coś takiego mi się tutaj może kojarzyć. Co więcej mamy fosę naokoło, czyli po prostu woda jest naokoło tego zamczyska, to jest jakiś wielki zamek. Ja już nie mogę doczekać tych skinów, przecież one będą takie piękne mordeczki, wyobraźcie sobie rycerze, może król jakiś, królicory. <laughs> I to będzie koks totalny. Jestem tak podjarany. Przepraszam, że tak dziwnie mówię, ale serio mega Mega się jaram, więc ktoś się zostawił łapy w górę To zostawia, co ciekawe Mamy jakieś wybuchy w tym zamku, wszędzie Widać, że coś wybuchło, wybuchnęło chyba Tak się mówi, więc naprawdę grubo Ten Brawl Talk będzie jutro o godzinie 17 Więc z tego miejsca ja od razu was zapraszam Już o godzinie 16 na moim kanale Jutro Tori 2, czyli na tym kanale Odpalę dla was live'ika, gdzie będziemy czekali Na ten update, no i gdy ten update już będzie No to oczywiście będziemy go oglądali, omawiali Po polsku wam wszystko powiem co i jaki znajdziemy jakieś fajne Tajemnice, więc myślę, no zapraszam każdego Warto być jutro na live'ie, Zaczniemy. o godzinie 16 na kanale Tory 2. Na Twitterze swoim oficjalnym twórcy Brawl Stars opublikowali jeszcze taką oto grafikę, zobaczcie. Mamy tutaj w tle pokazany koncert właśnie tej drużyny Batrandoms, ale to jest tam ono w oddali, z tyłu nic specjalnego. O tym nie będziemy mówić, bo to już wiadomo. Myślę, że będzie kontynuacja w nowym sezonie, może coś takiego. Mamy mega dużo robotów porzuconych. Wiecie co to może oznaczać mordeczki? Remodel do robotów. Wydaje mi się, że tą grafiką twórcy praktycznie go potwierdzili. Roboty powinny dostać właśnie w tym update'cie remodel. Ciekawe, jak teraz będą wyglądały. Raczej nie tak, jak jest to tutaj przedstawione, bo tutaj są przedstawieni, jakby po prostu wyginęli. Jakby ktoś ich rozwalił. I to by właśnie oznaczało, że te stare roboty idą już papa, i będą nowe roboty, które będą inaczej wyglądały. Czyli po prostu, krótko mówiąc, remodel. Co więcej, mamy dużo dziwnych elementów. Powtarza nam się tutaj też to logo tego zamku, o którym wam wcześniej już mówiłem. Na miniaturce z Brutoka. To jest naprawdę gruba rzecz, i mówię wam, zapamiętajcie to logo, bo o nim w tym sezonie będzie głośno. Lecimy dalej, mamy tam drzwi. Ciekawe, dokąd te drzwi prowadzą. Jest tam napisane staff only. Oznacza to tylko obsługa, czyli nikt inny oprócz obsługi, tam nie może wchodzić. Na tej ścianie jest wiele różnych grafik. Między innymi pisze tam no no pass, no talk, coordination, coś takiego. Nie wiem, co napisano, komu oznaczać, ale wygląda, jakby to malowała Ems, no bo kto inny? Kto inny morteczki mógłby malować? Ems ma te spraje, więc wydaje mi się, że ona jest tego autorem. Mamy tam jakieś różne opody. W ogóle, ile tu przedmiotów leży? Granat! Coś tu że jakiś masz może mieć granat w ręce. Co więcej widzowie, jakaś dziwna rura taka długa, niby przypomina tą rurę od pampki z broni, ale to raczej nie jest ona, więc to jest coś innego. Widzimy tam też, że robotowi spadła ręka, a ten robot miał na niej jakby miotłę, <laughs> co jest grane, popsuta gitara Poko podajże, o kurde. No powiem wam, że grubo, <laughs> naprawdę grubo, dużo dziwnych rzeczy. Po raz kolejny pokazywany jest jakby jakiś soczek. Czy to jest zapałka w środku jej? Totalnie nie wiem. Zobaczcie w wodzie tutaj. Mega dziwna rzecz. Wow. Ej, ale tak szczerze, to nie jest zamek jakiś? w czasie tak z góry, bo tam jest jakby wieża. Więc to mogłoby oznaczać, że to jest zamek z jakiejś strony. I po prostu jakieś wejście od tyłu czy coś. Chociaż wygląda to za mało prestiżowo. Ale jest ta woda obok, ona może być tą fosą. Więc to w sumie by się zgadzało. Napisane w tytule tego zdjęcia jest Każdy koncert kończy się inną historią. Hmm. To też kurczę, zostawia nam tutaj wiele do myślenia. Napisali to w taki sposób dosyć tajemniczy, jaką historią się to może skończyć? Nie wiem, nie wiem mordeczki jak u was, ale ja naprawdę jestem tym mega podjarany i nie mogę się już doczekać jutra. Skupmy się mordeczki jeszcze trochę na tej miniaturce. To, że tam jest zamek, to wcale nie musi oznaczać, że typowo będzie to zamku. Choć mi się wydaje, jednak, że update będzie toczył zamku. Połączenie zamku z ekipą Bad Randoms. No to musi się tutaj kurde zgadzać. Talk cały czas rośnie, jest pod nim coraz więcej łapek w górę, więc na pewno będzie duży odbiór, dużo osób wbije. Mordeczki, nie mogę się już doczekać. Wiem, że się powtarza, ale jestem tak podjarany serio, już tak bardzo chcę update. Proszę dajcie mi go. <laughs> nie mogę się już doczekać, jak będę w niego grał. Co ciekawe, nie powiedziałem Wam o jednym szczególe. Na tej miniaturce Talka widzimy tam u góry jakby taką koronę. Korona, która jest na wieży My, Mi się wydaje, że taką samą koronę będzie miał jakiś skin Na pewno będzie dużo skinów Jeden też będzie oczywiście darmowy z karnetu Nie, że darmowy dla każdego, ale darmowy dla osób, które kupią karnet za pierwszy level Nie zdziwiłbym się, gdyby ten skin właśnie był jakimś królem Albo właśnie za ostatni level karnetu To jest też bardzo tutaj prawdopodobne, że będzie jakiś w koronie, no bo to by nawet spasowało, nie? Że trzeba trochę pograć, żeby go zdobyć Nie będzie takie proste I kurde nie wydaje mi się, żeby były dwie postacie jednak, ale to może zaskoczyć, bo to, że tutaj jest tylko jedna postać przedstawiona, to nie znaczy, że nie będzie dwóch, co nie? Ale nigdzie o tym nie ma, ani w tytule, ani ten, no nie wiem, czy tutaj dwie postacie nam dadzą, na pewno będzie ta jedna i ta postać na pewno jest mordeczki tutaj yy, z karnetu, tak mi się przynajmniej wydaje. Co do tej drugiej pewności nie mamy Oczywiście tak jak wam mówiłem, nie mówię, że jej nie będzie Ale no nie jestem przekonany, czy ona będzie Ciężko powiedzieć, naprawdę Wow, 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 wow Co ja tutaj wam mogę więcej powiedzieć? No chyba tyle Zostaje nam czekać, ziomki Będzie grubo, subskrybujcie moje obydwa kanały Z dzwoneczkiem, kanał Torii, kanał Torii 2 Jeśli są bruntoki, jeśli są update'y To wtedy wiecie, że mój kanał jest mega aktywny Mam dla was mega dużo fajnych filmów Mam o czym nagrywać dla was i mega się do tego przykładam Więc jeśli możecie, to docenić to łapką w górę I subikiem, też ten odcinek wrzucam chyba jako jeden z pierwszych, yy, od razu wyszedł Brotok, od razu się wziąłem za nagrywanie Chcę żebyście mieli od razu film, więc co Dostajecie to łapą w górę, subikiem, trzymajcie się Już się będę z wami żegnał, widzimy się mordeczki jutro Na live'ie, będzie grubo Ja się już nie mogę doczekać, jutro będzie live'ik, godzina 16 Po live'ie może jeszcze jakiś odcinek wam na pewno wrzucę Ale rano nie będzie odcinka Jutro 16 live'ik, trzymajcie się ziomeczki Dzięki że byliście, o ktoś zostawił subika Teraz pod koniec, pa, pa wszystkim, hejo